Minister Marek Balicki jest od początku istnienia ośrodka imienia LaSalle jest współpracownikiem naszego stowarzyszenia. Wspólnie prowadziliśmy kampanię i w sumie dalej ją prowadzimy przeciwko urynkowieniu komercjalizacji służby zdrowia. I właśnie tej kwestii będzie poświęcone dzisiejsze spotkanie z panem ministrem, który powie o tym, jak te procesy przebiegają w Polsce, jakie są ich negatywne konsekwencje. Akurat tak się składa, że podczas tegorocznej szkoły nie ma nikogo, kto by reprezentował związki zawodowe pracowników służby zdrowia, ale ten temat jest o tyle ważny, że on dotyczy nas wszystkich, bo wszyscy jesteśmy bądź będziemy pacjentami. Także panie ministrze, oddaję głos. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, ale widzę, że niektóre osoby są zorientowane w temacie, o którym będę mówił. 2 godziny. Mniej więcej tak Michał powiedział, że mamy rozmawiać. Ja mam propozycję, żeby w połowie zrobić krótką przerwę, żebyśmy nie zasnęli. I to trudno jest mówić o służbie zdrowia w sposób taki, żeby to było tak bardzo ekscytujące, chociaż informacje medialne, jakie na co dzień do nas docierają, to dotykają przede wszystkim emocji. A ja chciałbym spojrzeć na mechanizmy, jakie się w służbie zdrowia dokonują w ostatnich 16 latach i na ile one wpływają na to, jaka ta służba zdrowia jest, dlaczego są takie, a nie inne problemy. Na początek trochę, gdzie jesteśmy w porównaniach międzynarodowych, no później te dwa podejścia, jakie dominują w organizacji opieki zdrowotnej, czyli rynkowe albo takie wspólnotowe. No i jak nasz system realizuje cele. I co z tego wszystkiego wynika, jakie wyzwania i co dalej. To trzy takie fotografie. Co kilka lat jest ogłaszany taki konsumencki raport porównujący system ochrony zdrowia w Europie. On nazwany jest Konsumencki Europejski Indeks Zdrowia. To jest raport robiony przez firmę komercyjną, która jest w dużej części finansowana przez firmy farmaceutyczne ze Sztokholmu. Natomiast on jest w Komisji Europejskiej w tej chwili brany pod uwagę jako najbardziej referencyjny raport porównujący systemy i on bardziej ocenia z perspektywy konsumenckiej, czyli nie tyle zwraca uwagę na to, jak są realizowane cele, ile czy są kolejki, czy jest dobra dostępność. I w tym raporcie Polska zajmuje 32 miejsce i w czasie, jeszcze jak pani minister Kopacz była ministrem, było 27 miejsce. Czyli w ostatnich 8 latach spadło 10 pozycji i Albania wyszła w tym i Bułgaria w raporcie lepiej niż Polska. Ale to jest perspektywa konsumencka, więc to trzeba brać pod uwagę, że to nie do końca jest rzeczywiste odzwierciedlenie tego, jak nasz system, jakie są jego efekty. To jest inna perspektywa, raport Fundacji Bertelsmanna. I on bardziej zwraca uwagę na sprawiedliwość. Tam są 4 komponenty. Jedną z komponent jest ochrona zdrowia. I tutaj ocena jest, ja bym powiedział, gorsza niż w tym raporcie sztokholmskim, bo Polska jest, tutaj są brane pod uwagę jedyne kraje unijne. Jest na 3 miejscu od końca i sytuacja się pogarsza. Czyli w porównaniu z poprzednich edycji raportu Fundacji Bertelsmanna jedynie w ochronie zdrowia sytuacja się pogarsza. Ten raport był jesienią ubiegłego roku ogłoszony i tam jeśli chodzi o edukację, Polska wypadła dość nieźle, czyli w pozostałych parametrach wypadamy w środku stawki, w ochronie zdrowia jest źle i ta punktacja, która jest brana pod uwagę w tym raporcie, no, wypada coraz gorzej, czyli tracimy, zmniejszamy liczbę punktów. I trzeci raport, taki Global Age Watch Index z 2013 roku, to jak zwróciłem uwagę, im bardziej czerwone, tym gorzej, to Polska w relacji do krajów naszego regionu, które są w Unii Europejskiej, wypada zdecydowanie gorzej. I tam są też brane 4 komponenty. Jedną z nich jest zdrowie. To tak jak pozostały, Polska ma 20 miejsce, 50, 43, na 91 krajów, to w ochronie zdrowia jest 87 miejsce i to dotyczy zdrowia seniorów, czyli można powiedzieć, że
dramatyczny wynik i dramatycznie odróżniający w obszarze zdrowia od innych obszarów polityki społecznej. W tym raporcie brane pod uwagę jest przewidywana długość życia osób w wieku lat 60, zdrowych lat życia osób lat 60 i subiektywny czynnik samopoczucia. Czyli jak spojrzymy na sytuację obecną, biorąc pod uwagę te raporty, które wybrałem, no to sytuacja jest dramatyczna. Oczywiście są inne porównania międzynarodowe, które na przykład porównują efektywność systemu, czyli wyniki w stosunku do przeznaczonych nakładów, to Polska wychodzi dużo lepiej. Zwykle mieści się w środku stawki, no ale to nie jest dla nas pocieszenie. I też nie będzie dla nas pocieszeniem, że wskaźniki zdrowotne w Polsce nie są tak złe, jak wynika z tych raportów. W każdym razie jest ochrona zdrowia w polityce państwa, biorąc pod uwagę te raporty, powinna być istotnym problemem dla władz publicznych, takich do pogłębionego zainteresowania. I teraz dlaczego, czy to jest przypadek, czy to tak musi być, dlaczego tak się stało? Profesor Cezary Włodarczyk, taki jeden z wybitniejszych ekspertów, jeśli chodzi o politykę zdrowotną, półtora roku temu wygłosił w ramach Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk taki główny wykład roku, który zatytułował Spójna sekwencja czy przeciąg przypadków. Jemu chodziło o to, żeby zastanowić się, czy to, co dzisiaj jest w polskiej służbie zdrowia, czy to tak miało być? I czy to jest realizacja jakichś tam założeń, które były kilkanaście lat temu przyjęte, czy to po prostu tak wyszło, tak jak w wielu dziedzinach w Polsce mamy bałagan, czy wieżowce w Warszawie budują się tak, jak chcą się budować, a nie, że mamy jakiś plan. Czyli czy to jest przypadek, zbieg iluś, no mniej lub bardziej w relacji koincydentalnej czynników, czy też spójna sekwencja. No i żeby na to pytanie próbować odpowiedzieć, to w podejściu do organizacji finansowania opieki zdrowotnej mamy dwa podejścia takie generalne. Jedno opcja rynkowa i drugie opcja wspólnotowa, no i różne formy pośrednie. I opcja rynkowa, no to wiemy na czym polega, czyli państwo się wycofuje, większe znaczenie swobód i praw indywidualnych wolności, zwłaszcza w prowadzeniu działalności gospodarczej i tak dalej, wyborów, traktowanie rynku jako najlepszego mechanizmu alokacji zasobów i efektywnym wykorzystaniu tych zasobów. No i alternatywna opcja wspólnotowa, która mówi, że potrzeby zdrowotne są potrzebami o charakterze elementarnym, tak jak to jest w Wielkiej Brytanii, podstawowym, w związku z tym państwo jest zobowiązane zapewnić te usługi, że duża rola państwa, zasady sprawiedliwości społecznej, wolność w rozumieniu takim, że muszą być materialne i organizacyjne możliwości do korzystania z prawa wyboru, no i krytyka rynku. No jak wyglądała dyskusja w latach 90., jak państwo myślą? Ja pamiętam, jak to było. Jak Polska weszła w okres transformacji ustrojowej, odrzucony został poprzedni system w całości i jak myślano o usługach publicznych, między innymi o zdrowiu? Narzekania na system ochrony zdrowia były zawsze, chociaż jakbyśmy spojrzeli na narzekania ówczesne i dzisiejsze, to one dotyczyły zupełnie innych obszarów spraw. A wówczas raczej nie do inwestowania, ograniczeń w aparaturze, w sprzęcie medycznym, nowoczesnym w lekach, czego dzisiaj nie mamy. To w jakim kierunku dyskusja szła? W tym kolektywistycznym, z opcji wspólnotowej, czy opcji rynkowej? No właśnie. Czyli było takie, ja to nazwałem takie neoliberalne ukąszenie, czyli po odrzuceniu systemu, jaki był do 89 roku, zresztą dotyczyło to nie tylko dyskusji o ochronie zdrowia, czyli przesadna wiara i jeszcze na fali takiej neoliberalnej w głównym nurcie debaty publicznej, że rynek rozwiązuje tak dużo problemów, że
że w zasadzie już nie będzie nic złego się działo. I mechanizmy rynkowe, konkurencja, prywatna własność, wolność wyboru też była taka w głównym nurcie debaty publicznej, duży nacisk położony na to, że nie państwo tak naprawdę odpowiada za zdrowie obywateli, tylko każdy z nas sam odpowiada. No bo jak kto żyje, jak się odżywia, jaki styl życia ma i tak dalej, no to w dużej mierze zależy od nas. A słuszna to była teza? Że to od jednostki bardziej zależy? Nie, to się odbywa tego, że status społeczny ekonomiczny determinuje sposób życia i też możliwości zakupowania pewnych leków czy żywności. A na status społeczno-ekonomiczny co ma wpływ? Przede wszystkim wykształcenie. Czyli jeśli chodzi o stan zdrowia, to jest inna korelacja wykształcenia ze statusem społeczno-ekonomicznym i ze stanem zdrowia. Czyli jeśli ktoś był gorzej wykształcony, był w dolnej warstwie, jeśli chodzi o uzyskane dochody, on był skazany na to, żeby, czy nadal jest skazany na to, żeby być mniej zdrowy niż ten, kto jest dobrze wykształcony, mieszka w dużym mieście i uzyskuje wysokie dochody. Taka dobra publikacja się ukazała dwojga epidemiologów, Wilkinson i Pickett, pod tytułem, ktoś czytał tę pozycję? Jaki to jest? To polecam, ona jest w wersji elektronicznej do kupienia i to jest takie bardzo ciekawe spojrzenie na to, jak nierówności majątkowe wpływają na stan zdrowia populacji. I tam jest teza zasadnicza, że im większe nierówności majątkowe, oczywiście w krajach rozwiniętych, to tym gorszy stan zdrowia, przeciętny stan zdrowia populacji. I Stany Zjednoczone tego są najlepsze. Są bardzo duże różnice i stan zdrowia średni, czyli stan zdrowia populacji jest gorszy niż w krajach europejskich, zwłaszcza tych, gdzie różnice są mniejsze. Czyli było to neoliberalne ukąszenie i oparte, jak dzisiaj byśmy spojrzeli, w dużym stopniu na fałszywych założeniach i raczej na wierze, niż takie różne publikacje się ukazywały. Taki jest badacz usług czy komercjalizacji usług publicznych na Uniwersytecie Warszawskim, Dawid Prześciłow, on podaje tę publikację z końca lat 80., w której zawarta jest teza, że zadaniem rządu jest sterować, a nie wiosłować. Czyli nie wykonywać samemu usług publicznych, a raczej tworzyć regulacje, ramy i źródła finansowania. Dobra teza, słuszna? Zależy też, jakie to sektora usług publicznych, usług publicznych. I też zależy, w jakich warunkach to się dokonuje, bo czasem może być więcej korzyści niż zagrożeń, ale zaraz przejdziemy do naszych skutków przyjęcia tego założenia, bo one w ochronie zdrowia zostało przyjęte. To jest taka publikacja Polski Hydraulik, polskiego dziennikarza, który wyjechał z Zaręba Bielawskiego, i to jest zbiór esejów, jeden jest poświęcony funkcjonowaniu system ochrony zdrowia właśnie realizującej to założenie w Szwecji, gdzie jak to czytamy, to jest, no, jakby powiedzieć, kopia tego, co jest u nas, tylko że Szwecja jest na dużo wyższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, dużo mniejsze różnice, dlatego zagrożenia, jakie w Szwecji wynikają z takiej organizacji systemu, są mniejsze niż u nas. No i taka była debata w latach 90. I w 99 rok, pamiętamy, no, kto pamięta, ten pamięta, ja pamiętam, rząd Jerzego Buzka i cztery wielkie reformy. Pamiętamy, czego one dotyczyły, tak? Samorządowa i zdrowotna, to są dwie reformy, które nas interesują, bo samorządowa między innymi polegała na tym, że te nowo utworzone szczeble samorządu otrzymały placówki opieki zdrowotnej, posiadanie, zarządzanie. Druga reforma ochrony zdrowia, która polegała na tym, że
powstały nowe instytucje kasy chorych i wprowadzone zostały mechanizmy rynku wewnętrznego, czyli w jaki sposób realizacja tych neoliberalnych założeń lat 90. Trzecia reforma to edukacji, czyli wprowadzenie tak dzisiaj krytykowanych przez niektóre środowiska i niektórych ekspertów gimnazjów. I czwarta reforma to reforma emerytalna, której skutki dopiero odczujemy za parę lat. I reforma zdrowotna, główne założenie, które zostało wprowadzone, to właśnie to, że państwo nie wiosłuje, tylko steruje, czyli rynek wewnętrzny. Państwo utworzyło instytucje, które dysponowały funduszami na opiekę zdrowotną i to są kasy chorych, a dzisiaj oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia i finansuje usługi poprzez umowy cywilnoprawne, które są zawierane i z publicznymi placówkami, i z prywatnymi placówkami na tej samej zasadzie. I podstawą do wyłonienia tych, którzy wykonują umowę, jest odpowiedni przetargu, czyli konkurs. Mniej przejrzysty niż przetargi w zamówieniach publicznych, no ale w jakiś sposób zbliżone postępowanie. Czyli relacja nie jest taka pomiędzy instytucją finansującą a świadczeniodawcą, jak była przed 99 rokiem, że on podlega, bo wcześniej to wojewodowie mieli wszystko w jednym ręku i pieniądze, i szpitale, przychodnie, no i bezpośrednio nadzorowali, była podległość administracyjna. Teraz relacja jest umowa cywilnoprawna, czyli nie ma żadnych uprawnień władczych o charakterze administracyjnym w stosunku do szpitali, przychodni. Jeszcze na dodatek system się rozsypał, czyli przestały, zniesiono rejony i zniesiono szczeble referencyjne, czyli powiązania pomiędzy poszczególnymi przychodniami i szpitalami. Do 98 roku było tak, że jak była przychodnia rejonowa, ona miała przypisane ulice, każdy miał swojego lekarza odcinkowego. Z trudem te bariery były do pokonania. Można było je pokonać, ale to było trudne. To ten lekarz odcinkowy, jak potrzebował skierować do kardiologa, to on wiedział dokładnie, do jakiej poradni specjalistycznej ten pacjent będzie skierowany i nie było też żadnego innego wyboru, ale ten mechanizm powodował też, że nie było kolejek. No bo każdy wiedział, ilu pacjentów do niego trafi i było tak, że jak byłby problem jakiś kolejek, to jeszcze za komuny to była skarga do sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR i ten mechanizm dość skutecznie działał, że wtedy, i to niezależnie czy sprzątaczka składała skargę, no, osoby w wyższym statusie nie musiały tego robić, by miały inne sposoby do omijania barier. I jak tenże specjalista miał potrzebę skierowania do szpitala, to kierował też z góry wiadomo jakiego szpitala i ten szpital musiał przyjąć, musiał rozwiązać problem. I te wszystkie więzi, te wszystkie relacje zostały zerwane i zostało przyjęte założenie, że każdy działa na własny rachunek i podpisuje umowę cywilnoprawną. Im bardziej zaradny dyrektor, tym ona korzystniejsza jest dla szpitala, ale jak pacjent wychodzi ze szpitala, to szpitala nie interesuje, co się dalej z pacjentem stanie. I też jak pacjent ma, to tak jest, to ja dostaję mnóstwo telefonów zwykle o pomoc w dotarciu do jakiegoś szpitala, do specjalisty. To co mi opowiadają niektórzy, no przeszedł pacjent jeszcze przed pakietem onkologicznym postępowanie diagnostyczne, dostaje wynik, że ma podejrzenie raka, wychodzi od tego swojego lekarza i co mam zrobić? Tu taka kolejka, tu taka kolejka i nie wiadomo, gdzie się udać. To ten przed 99 rokiem system prowadził pacjenta od początku do końca, jak trzeba było prowadził do odpowiedniej kliniki czy ośrodka wysokospecjalistycznego. To wszystko się zerwało i też się podziało tak, że szpitale powiatowe straciły status szpitali powiatowych i no, chciały konkurować z klinikami, szpitalami wojewódzkimi. Więc są szpitale powiatowe w Polsce takie. Jeden to jest szpital, z którego wywodziła się prezes Pachciarz, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, który miał i kardiologię inwazyjną i już nie pamiętam, neurochirurgię, czyli są prawie że szpitalami wojewódzkimi czy klinicznymi, no bo każdy walczy o to, żeby jak najwięcej zarobić. A co to znaczy zarobić? Sprzedać jak najwięcej usług. I teraz jak ktoś sprzedaje samochody, to on się nie interesuje, czy komuś ten samochód jest naprawdę potrzebny.
tylko chce jak najwięcej tych samochodów sprzedać. To taki mechanizm został wprowadzony. No i placówki publiczne stały się w pewnym sensie podmiotami gospodarczymi, czy działały w sposób zbliżony. No i zniesiono mechanizmy koordynowania, nadzorowania systemu. Czyli jak, już zaraz udzielę głosu, jak do 98 roku był jakiś problem z przyjęciem pacjenta do szpitala, na przykład teraz chyba w Szczecinie czy gdzieś był, że ministerstwo myśli nad przywróceniem rejonów, jeśli chodzi o przyjmowanie pacjentów do szpitali w stanach nagłych, to do 98 roku, jak był problem, to był lekarz dyżurny województwa, który podejmował decyzje w zależności od potrzeb natychmiastowe, interwencyjne i jego decyzja była wykonywana. To te wszystkie mechanizmy znikły i też do 98 roku planowano rozmieszczenie przychodni w szpitali, czyli jak budowano nowe osiedle w Warszawie na Wilanowie, no to byłaby zaplanowana przychodnia i infrastruktura, nie tylko zresztą w opiece zdrowotnej. To wszystko zostało zniesione. Czyli rynek, tak? I rynek ma decydować o tym, że ma zapewnić najlepszą alokację zasobów, czyli rozmieszczenie takie, które będzie najkorzystniejsze. Proszę bardzo. Ja mam pytanko, bo skoro to tak funkcjonowało, że było rzeczywiście, że było po kolei kierowane do każdych specjalistów, dlaczego to się zmieniło? Dlaczego on nie jest teraz tak samo? Tylko człowiek dostaje, nie wiem, załóżmy jakiś wynik, tak jak ten i sobie szukać onkologa czy tylko. Dlaczego była zmiana? To, że państwo się zmieniało w różnych obszarach i również usługi publiczne i polityka społeczna, to na to się składało kilka czynników. Po pierwsze, transformacja ustrojowa, czyli na przykład swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, czyli zniesione zostały ograniczenia takie, jakie były za komuny, że każdy może prowadzić działalność gospodarczą i może również szpital założyć. Teraz jak ten sektor publiczny się rozwijał, no to też powstał problem, a dlaczego nie mają prawa realizować usług tych, które są w ramach powszechnego ubezpieczenia, wcześniej nie było ubezpieczenia, ale w ramach środków publicznych. Pracownicy służby zdrowia, zwłaszcza lekarze, domagali się, my chcemy wziąć sprawy w nasze własne ręce, czyli praktyki lekarzy rodzinnych, przychodnie, niech one będą nasze, bo to będzie lepiej organizowane, lepiej zarządzane, mniej biurokracji. Wiele z tych oczekiwań w przypadku chociażby praktyk lekarzy rodzinnych było uzasadnionych, było słusznych. No i też niezadowolenie z tego, co było wcześniej. W jakiejś części to niezadowolenie było związane z oczekiwaniami, że transformacja ustrojowa, no to budzimy się w raju następnego dnia. To może część z Państwa pamięta spoty telewizyjne, reklamy, które wprowadzały nowy system emerytalny. To one były dobrą taką ilustracją tego, gdzie wybór OFE takiego czy innego gwarantował emerytury pod palmami. To Marek Kondrat w tym występował. Warto obejrzeć, bo dzisiaj wiemy, że te emerytury będą 800 czy 900 zł, zwłaszcza jak ktoś nie miał długiego okresu składkowego, ale wówczas nikt tak nie mówił, tylko właśnie te, czyli ze zmianą, z urynkowieniem, to dlatego ja to nazywam tym neoliberalnym ukąszeniem, czyli powstała raczej wiara, czyli bardziej to dotyczy emocji, że jak urynkowimy, rejony są, każde ograniczenie, zwłaszcza w Polsce, jeśli nas dotyka, to uważamy za złe i chcemy te obawy zdjąć. Czyli jeśli był rejonowy szpital, rejonowa poradnia, rejonowy szpital specjalistyczny, to czasem się chciało pójść do innego szpitala i to był no, jakiś kłopot pokonywanie tych barier, czy zwłaszcza w dużych miastach, gdzie jest wiele ośrodków i czasami chciałoby się wybrać inne. Więc wolność łączyła się z jakąś wiarą, że jak będziemy mogli wybierać, no to będzie dla wszystkich lepiej. Oczywiście wolność jest dobra, nawet w usługach publicznych, tylko ponieważ są ograniczone możliwości materialne i zasobów, dlatego ta wolność będzie dostępna dla niektórych. To tego nie brano, to nie było brane pod uwagę. Czyli raczej niezadowolenie z zastanego systemu, trochę siermiężnego,
niedoposażonego. Jeszcze na początku lat 90. od rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego była, bo nastąpił regres w rozwoju gospodarczym, czyli spadek PKB, ostra polityka budżetowa, czyli w szpitalach brakowało papieru toaletowego, były cegiełki sprzedawane, żeby wspierać na jakieś tam rudymentarne potrzeby i to tworzyło pewien, chcieliśmy się odbić, no to, to co jest? No Zachód, tak? A Zachód to wiadomo, wolność, prywatne ubezpieczenia, możliwość decydowania samemu o sobie. No i jak są inne pytania czy komentarze, to proszę bardzo. I to wprowadził rząd Buzka i jeszcze funkcje i zadania administracji rządowej zostały radykalnie ograniczone. Teraz próbuje się przewracać to. I to dzisiaj to wiemy, że to jest oczywiste. Jak zniesione zostały wszystkie reguły, zniesiona została koordynacja, pieniędzy nie było więcej. W pierwszym roku już 5% środków popłynęło do sektora prywatnego, a sektor publiczny się nie zredukował. No to jasne, że to wywołało mnóstwo napięć. Były te oczekiwania, pielęgniarki oczekiwały, że nagle będą więcej zarabiać, no bo tak się mówiło. Bo związki zawodowe, Solidarność była głównym rzecznikiem wprowadzenia rynku wewnętrznego. No to wprowadzenie kas chorych wywołało w dużo większym stopniu niż reforma emerytalna, bo jej skutki będą dopiero teraz odczuwalne, czy edukacja, bo ona dotyczy pewnego okresu naszego życia, to wywołało straszne napięcia, konflikty do tego stopnia, że w wyborach w 2001 roku, czyli dwa lata po wprowadzeniu tego systemu, wszystkie partie polityczne, które dostały się do parlamentu, miały w swoim programie, łącznie z Platformą Obywatelską, zniesienie kas chorych. Co znaczyło, czytaj, odwrócenie, czyli odwrócenie reformy do tyłu. Między innymi Sojusz Lewicy Demokratycznej, też wtedy była koalicja SLD-UP, też miała w swoim programie zniesienie kas chorych. I w 2003 roku ta zmiana została wprowadzona i kasy chorych zostały połączone w jedną instytucję, Narodowy Fundusz Zdrowia. Tylko o co dzisiaj możemy mieć pretensje do tej decyzji z 2003 roku? Że ona była, że ona nie dotyczyła istoty zmiany, która była przyjęta w ramach reformy rządu Jerzego Buzka. Czyli, że tych wszystkich mechanizmów konkurencji pomiędzy szpitalami, umowy cywilnoprawne, brak koordynacji, ograniczone zadanie i funkcje administracji rządowej, tak naprawdę nie wiadomo, kto ma obowiązek nas przyjąć do szpitala. Nawet jak ktoś mieszka w mieście, gdzie jest jeden szpital, to ten szpital nie ma obowiązku w stosunku do mieszkańców tego powiatu, no bo on jak mu się wyczerpie limit, to mówi, no to sorry, taki mamy klimat. Czyli nie zmieniono reguł systemu, jedynie co zmieniono, to jedną instytucję. Tę instytucję, która finansowała, że zamiast 17 kas chorych, bo było 16 wojewódzkich i jedna dla służb mundurowych, że kasy chorych połączono w jedną instytucję. I jak ja bym postawił taką hipotezę do zbadania, to paradoksalnie połączenie kas chorych w jedną instytucję, czyli kontrola jednego istotnego elementu, łatwiejsza kontrola, spowodowały utrzymanie rynku wewnętrznego, czyli stworzenie warunków, żeby te mechanizmy, które wprowadził rząd Jerzego Buzka, żeby one mogły funkcjonować dużo dłużej. Gdyby nie połączono kas chorych w jedną instytucję, to kryzys nastąpił, pogłębienie kryzysu i konieczność odpowiedzi władz publicznych dużo dalej idąca niż tylko zmiana dotycząca jednej instytucji. Czyli paradoksalnie lewica, robiąc jeden ruch pod hasłami takimi więcej państwa, ale więcej państwa nie było, tylko jedna instytucja została złapana w kardy, że centralny nadzór nad oddziałami wojewódzkimi, co spowodowało zmniejszenie korupcji, bo kasy chorych, jak było 17 kas chorych nikomu nie podlegających tak naprawdę,
to patologiczne zjawiska zachodziły w samych kasach chorych. Są raporty NIK-u, które to bardzo ładnie opisują. To tutaj nastąpiło zmniejszenie czy ograniczenie pewnych zagrożeń, natomiast sam mechanizm dzięki temu mógł dalej funkcjonować. I jak po 2005 roku Polska weszła w fazę wzrostu gospodarczego, to do kryzysu finansowanie w ochronie zdrowia bardzo szybko przerastało, że rok 2008, rekordowy rok, był taki, że nie potrafiono wydać wszystkich pieniędzy, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia nie był w stanie przy utrzymaniu tych stawek wydać wszystkich pieniędzy. Czyli lewica zrobiła korektę, próbując znaleźć odpowiedź na napięcia, które wywołało wprowadzenie kas chorych, ale ta korekta, ta naprawa dotyczyła jednego elementu i nie zmieniała reguł. Czyli można powiedzieć, że mówię o tym i na to kładę nacisk, bo w komentarzach, w mainstreamie debaty publicznej mówi się, że lewica cofnęła reformę. Gdyby cofnęła reformę, to byśmy byli w innym miejscu. Nie cofnęła tej reformy, czy nie znalazła jakiegoś modelu pośredniego, tylko stworzyła warunki, żeby rynek wewnętrzny mógł dalej trwać. I teraz mamy, czy będziemy mieć narastające napięcia, zwłaszcza jak się skończy kolejna perspektywa unijna, problem wzrostu gospodarczego będzie i radykalnie zwiększą się potrzeby związane ze starzeniem, to wywoła kolejną fazę napięć, tak jak była tuż po wprowadzeniu kas chorych i wtedy trzeba będzie zadać pytanie o zasady funkcjonowania systemu. No i tu jest kolejny ważny element na tym, te 16 lat, to rok 2011. I to jest, to świadczy o jakimś takim pewnym ograniczeniu w myśleniu strategicznym Platformy Obywatelskiej, że zrobiła spóźniony ruch, już mając wystarczająco dużo danych, że ten system nie funkcjonuje najlepiej i to danych również z porównań międzynarodowych. Bo postawiona została kropka nad i, jak ja to określam, a mianowicie przyjęto ustawę o działalności leczniczej, która zmieniła paradygmat funkcjonowania lecznictwa. Bo od 2011 roku leczenie w Polsce, również leczenie za środki publiczne, a ciągle jeszcze środki publiczne to jest większość, jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. A jaka tam jest definicja? Co to jest działalność gospodarcza? Jest to działalność zarobkowa, czyli polegająca na tym, że przychody muszą być większe niż koszty. Czyli celem prowadzenia działalności gospodarczej jest wypracowanie nadwyżki, czyli wypracowanie zysku. I taka, to jest inna definicja niż w ustawie o gospodarce komunalnej, gdzie też spółki mogą być. Tylko tam jest definicja zadań o charakterze użyteczności publicznej, gdzie celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. I ustawa o działalności leczniczej mówi, że ustawa o gospodarce komunalnej nie ma zastosowania do lecznictwa. Czyli te wodociągi podlegają pod tą ustawę, komunikacja miejska. Natomiast lecznictwo zostało wyłączone i leczenie jest działalnością gospodarczą. Jedynie co trochę modyfikuje to, że działalnością gospodarczą regulowaną. Czyli że trzeba spełnić pewne warunki i trzeba się wpisać do rejestru. To tak jak się produkuje, nie wiem, czołgi, to też jest działalność gospodarcza regulowana. Sprzedaż leków jest działalnością gospodarczą regulowaną. Szkolenie na prawo jazdy chyba jest rejestr. Więc teraz od 2011 roku definicja legalna, czyli ustawowa, że leczenie jest biznesem. I to bez znaczenia, czy to jest podmiot, który ma właściciela publicznego czy prywatnego, to te same reguły. I takie jakieś dziwaczne nazwy powstały, że te stare formy, czyli samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
to jest podmiot leczniczy nie będący przedsiębiorcą, tak to się nazywa, ale wykonujący działalność gospodarczą, więc dziwaczne rzeczy w ten sposób powstały. I podstawową formą w związku z tym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka akcyjna. Ale spółka, której celem jest prowadzenie działalności gospodarczej, czyli zysk, a nie spółka, która ma inne cele, bo kodeks spółek handlowych przewiduje również powoływanie spółek do realizacji innych celów. Nawet do działalności charytatywnej można spółkę powołać, nie fundację. To nowy kodeks spółek handlowych przewiduje, dawne prawo handlowe tego nie przewidywało do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Czyli dzisiaj leczenie staje się biznesem. Czyli mamy fundusze publiczne, jest instytucja do zarządzania tymi funduszami i kontraktuje świadczenia tak, jak się kontraktuje budowę autostrad. Tak, tylko tam jest prawo zamówień publicznych, a tutaj jest szczególny tryb postępowania konkursowego, który ma wyłonić wykonawców. I na tym się kończy rola. Jedynie co to jest kontrolowanie, czy ta umowa, tak jak w każdym innym przypadku, czy ona jest wykonywana. W związku z tym, a ponieważ podmiotów jest bardzo dużo, to jaka jest szansa, że przychodnia zostanie skontrolowana w Polsce? To nikt to zbadał. Przez Narodowy Fundusz Zdrowia, przy tych mocach, które ma NFZ. Kilkanaście lat, raz na kilkanaście lat. Czyli co można zrobić? Można mieć jedynie pieczątki i znać PESEL-e pacjentów. No i takie, oczywiście nie, to skala jest niewielka oszustw, ale w związku z tym są oszustwa, czyli fikcyjne usługi, których nie było. Też są, to zaraz pokażę, w Polsce jest bardzo dużo hospitalizacji w stosunku do liczby mieszkańców, ale część hospitalizacji, jak ktoś z Państwa ma rodzinę, w niektórych, zwłaszcza leczenie chorób przewlekłych, czy tych wymagających bardziej specjalistycznego podejścia, to czasem ich hospitalizacja jest fikcją. Tylko służy temu, że pacjent ma założoną historię choroby, nie przychodzi w dzień, ale w nocy wraca do domu, a szpital sprawozdaje to jako hospitalizację, bo jest lepsze płacenie. Ale po to chyba wprowadzili to w internecie, że można sprawdzić, z jakich usług się korzystało, prawda? To pozwala sprawdzić, ale nie wiem, czy to jest mechanizm wystarczający do tego, żeby... To czasem... To wtedy, bo gazety piszą o tym, o, tu raka prostaty rozpoznano u 40-letniej kobiety, tak? I kupa śmiechu, no bo tam ktoś zrobił błąd w PESEL-u i jakoś jedną liczbę. Mój ojciec się kiedyś zdziwił, bo coś sprawdzał, tylko nie był w stanie zweryfikować, bo to już jakiś czas temu było i popatrzył, że on nigdy z czegoś takiego nie korzystał, więc na pewno tam są jakieś... No to musi. To musi być. Ktoś z Państwa był we Włoszech? W restauracji? To musi być. Znaczy jak się sprzedaje, coś tam się dopisze i albo... To jeśli mamy taki mechanizm, że płacimy za pojedynczą usługę, nie za całość opieki, to jasne, że będą niepotrzebne usługi. I będzie też pokusa u niektórych osób, żeby dopisać usługi, których w ogóle nie wykonano. Większym problemem, groźniejszym, jest wykonywanie niepotrzebnych usług. No bo wtedy to jest na żywym ciele obywateli. Jeśli wykonujemy niepotrzebne usługi, wtedy jest niebezpieczeństwo jakichś zdarzeń niepożądanych i tak dalej. To jest większy problem. I ten mechanizm finansowania raczej sprzyja wykonywaniu niektórych usług niepotrzebnie. A czasem jest ta pokusa, że w stomatologii, czy gdzieś tam, że wypisujemy to, czego nie zrobiliśmy. Przy braku mechanizmów kontrolnych. A ponieważ w Polsce nie lubimy instytucji, to jakie są koszty administracyjne naszego systemu Narodowego Funduszu Zdrowia? Jaki procent? 5. Ile? Mówię, że nie strzelał. Gdzieś około 1%. No, przy czym to jest... To przy 1% w
wydatków na cele administracyjne, nie ma możliwości sterowania systemem. To komercyjne systemy w Stanach Zjednoczonych to jest 25%, no to to jest właśnie ta negatywna, tam koszty transakcyjne, jeszcze inne dochodzą. I to był taki film Michaela Moore'a, Sikho, tak? Tam pokazuje, jak, na co te pieniądze idą, czyli na kwestionowanie wszystkich rachunków i tak dalej. Ale taki 5, 7, 8% to jest rozsądny, to byłby rozsądny poziom. Czyli przy tak niskim procencie, no to kiedy wiadomo, że ryzyko to tak jak jedziemy na drodze. To przecież nie wszystkie drogi są objęte radarami, no to wszyscy przekraczają prędkość. Dlatego będzie teraz wprowadzony odcinkowy pomiar prędkości i być może gdyby takie mechanizmy wprowadzono ochrony zdrowia, czyli finansowanie całości, to wtedy mniej było niepotrzebnych usług, a może byłby problem z dostępem do potrzebnych. W jednej z prowincji w Hiszpanii został zawarty kontrakt, ale nie na poszczególne przychodnie szpitale, tylko na całość opieki zdrowotnej z jednym prywatnym przedsiębiorcą, na całość opieki zdrowotnej dla mieszkańców tej prowincji, to koszty spadły o 25%. Czyli to pokazuje, jaki duży wpływ jest mechanizmów finansowania na to, co powinno podlegać wyłącznie wiedzy i zasadom etycznym. Czyli pieniądz jest niezwykle silnym motywatorem do działania albo demotywatorem. No właśnie, czyli użyteczność publiczna, która oczywiście wprost nie była zdefiniowana, ale nastąpiła zmiana paradygmatu, że to jest biznes, a nie zaspokajanie potrzeb w postaci świadczenia usług publicznych, zdrowotnych. To ta zasadnicza różnica. W poprzedniej debacie, przed poprzednimi wyborami, 4 lata temu, TVN prowadził debaty poświęcone różnym problemom i jakby ochrona zdrowia, to pani premier Kopacz powiedziała tam w pewnym momencie, że najlepszy dyrektor to ten, który ma dobry wynik finansowy, tak? Który nie jest zadłużony, chociaż sama zadłużyła swoją przychodnię w Szydłowcu na jakąś tam rekordową skalę, no ale później mówiła, że wynik finansowy jest podstawą do oceny dyrektora szpitala. Nie, jakie są efekty leczenia, nie w jaki sposób, w jakim stopniu są zaspokojone potrzeby jakiejś tam lokalnej społeczności, tylko jaki jest wynik finansowy. No i jeszcze efektem tej ustawy jest to, że dzisiaj samorządy nie mają prawnej odpowiedzialności na poziomie ustaw zwykłych za organizowanie opieki zdrowotnej, czyli za posiadanie szpitali i przychodni. Taki wyrok w tym roku się ukazał Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. To był konflikt dotyczący jednego z powiatów na terenie Małopolski i Sąd Administracyjny stwierdził, że organ samorządu terytorialnego nie musi prowadzić własnych ZOS. Opieka zdrowotna ma być jedynie finansowana z pieniędzy publicznych, a reszta to rynek ma uregulować i mają same powstawać placówki. To jakie będą powstawać? Te, które się opłaca. Nie? To bo jak to jest biznes, jak się nie opłaca, to nie będziemy tego robić. Czyli będziemy robić to, co się opłaca, albo będziemy to robić w taki sposób, żeby to się opłacało, nie zwracając uwagi na cel. Ale siłą rzeczy, no to dążą do tego, żeby ograniczać te usługi, które nie są opłacane. Czyli niedługo może dojść do tego, że człowiek, który nie wiem, zachoruje na coś, co jest skomplikowane i dużo środków wymaga, tak, a jednocześnie NFZ no, nie zapłaci tyle, no to się okaże, że trzeba będzie jeździć nie wiadomo gdzie, żeby z takiej usługi skorzystać. Nie wiem, czy to już jest w praktyce tak to wygląda, ale... To się do tego sprowadza. I taki był, co nie znaczy, że realnie to tak zero-jedynkowo przebiega, to są bardziej złożone procesy. Ale do tego się sprowadza i nie wiem, czy Państwo pamiętają, jak była z Ebolą, jak był problem. I konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, profesor Horvan, w telewizji coś powiedział, że bo wtedy lekarze powiedzieli, to nie będziemy leczyć, to my się, jak przywiozą pacjenta. Bo to był pokazany problem, że w niektórych dziedzinach trzeba wcześniej wydać pieniądze. Ten system działa, że płacimy za wykonane usługi. Teraz ile tej eboli będzie, czy w ogóle będzie, to tego nie wiemy.
i państwo nie zakupiło tych skafandrów i tych wszystkich zabezpieczeń w stopniu wystarczającym, a zapłacić za leczenie może dopiero po fakcie. No a szpital ma też ograniczone możliwości. I to był taki przykład, że niedoinwestowania w obszarze chorób zakaźnych, które akurat są ewidentnie nie do mechanizmów rynkowych, no bo jakieś zasoby trzeba utrzymywać, nawet jak nie ma chorych. No bo jak przyjdzie choroba, to się nie da w ten sposób stworzyć tych zasobów. I to był już kategorii, która raczej była w sensie zagrożenia, to było więcej emocji niż racji, no ale nie wiemy, co będzie i choroby infekcyjne są trudne do przewidzenia również. Czyli choroby zakaźne będą podlegać takim cięciom, ale również w innych obszarach. Oddziały internistyczne ulegają redukcji i wszystkie przekształcają się w jakieś specjalistyczne oddziały. I to może grozić nadmiar specjalistycznych usług, a brak takiej całościowej podstawowej opieki, czyli w sumie drożej dla płatnika albo dłuższe kolejki w tych zakresach, które są potrzebne. No i teraz jak ten... Zrobimy przerwę, czy jeszcze trochę? No to jeszcze, proszę. Jeszcze pytanie w tym kontekście. Czy ustawodawca nie może prawnie zobligować podmiot prywatny do świadczenia wszystkich usług, żeby to było określone prawnie? Bo rozumiem, że można sobie teraz wybrać, co mi się bardziej opłaca, co mi się nie opłaca. Jeśli mi się nie opłaca, to nie będę leczył na przykład jakąś chorobę. Czy to nie może być jakoś ustawowo opisane, że jeśli podejmuje się prowadzenia prywatnych usług medycznych, to jest zobligowany do udzielania pomocy czy leczenia na przykład? No nawet są takie mechanizmy, czyli ten w przypadku eboli, to w ustawie o chorobach zakaźnych, ona ma trochę inny tytuł, ale upraszczając o chorobach zakaźnych, jest instrument do finansowania ewentualnie przyszłych potrzeb. Czyli tam minister zdrowia nie wykorzystał tego wcześniej, nie skorzystał z tego, z tej możliwości wcześniej, mógł w ramach specjalnego zamówienia publicznego przygotować jakąś liczbę oddziałów w Polsce do tego, żeby na wypadek eboli czy jakiegoś innego zagrożenia wszystko tam było. Ale zawsze to może być w ten sposób. Czyli w drodze umowy cywilnoprawnej, ponieważ powiedzieliśmy, że to jest działalność gospodarcza. Czy można zmusić tych, co budują drogi, do tego, żeby budowali drogi nie płacąc im i nie zawierając z nimi umów, która będzie rozkładała ryzyka na dwie strony i tak dalej i dawała zapłatę godziwą za wykonaną pracę, to tego nie można zrobić. Co innego, jak to było przed 99 rokiem, gdzie to było podlegało administracyjnie szpitale i przychodnie, to wtedy łatwiej było nakładać zadania czy przypisywać obowiązki, nie regulując tego w drodze umów cywilnoprawnych, gdzie są i zobowiązania i należności precyzyjnie określone. Czyli nie można, wojna, no to jakieś tam klęska żywiołowa, są jakieś tam nadzwyczajne sytuacje, w których można nałożyć pewne obowiązki, a odłożyć rozwiązanie problemu na później, ale na co dzień to bez ekwiwalentu w postaci zapłaty, to jest niemożliwe. Czyli wtedy jak mamy zapłacić, to wszyscy ludzie więcej kosztowało. Im to ma być bardziej gotowość, to tym to będzie więcej kosztowało, do tego państwo, czy władza wykonawcza, która ma czteroletnią perspektywę, to będzie unikało tego, nie? I tam, gdzie musi. Teraz rozdają pieniądze, ale po wyborach będą się z tego wycofywać. Czyli w takim systemie to będzie bardzo drogo. Dlatego jaki system jest najdroższy na świecie? W którym kraju? W Stanach Zjednoczonych. Ile procent PKB się przeznacza na zdrowie? No 16-17%. I w Stanach Zjednoczonych ze środków publicznych przeznacza się na zdrowie tyle, ile w najbogatszych krajach europejskich, czyli około 10%. A do czasu tych reform, zobaczymy w perspektywie, na ile one będą udane, Obamy, to 15%, czy tam 60-70 milionów Amerykanów nie miało prawa do zagwarantowanej opieki zdrowotnej w ramach jakiegoś systemu, a wydatki publiczne w relacji do PKB są dwa razy większe niż u nas w Ameryce. A nie ma publicznego, no publicznego systemu w sensie europejskim, to dotąd nie ma. 1/3 Amerykanów ma takie publiczne systemy. Są dla biednych i dla starych. Czyli to jest przykład, że wtedy możemy oczywiście wszystko kupić,
tylko to w skali bardzo, bardzo drogo kosztuje. Czyli trzeba być bogatym, żeby coś takiego utrzymywać, ale Stanów Zjednoczonych nie będzie stać za jakiś czas przy tym tempie wzrostu kosztów opieki zdrowotnej bez jakichś działań na utrzymanie dotychczasowych mechanizmów, to też wiadomo. No i teraz mamy ten rynek w Polsce wewnętrzny i ciekawe jest, jak są realizowane cele ochrony zdrowia. W takim dokumencie z roku 2000 Światowa Organizacja Zdrowia sformułowała 3 główne cele. I wydaje się, że one są dość rozsądnie sformułowane i byłyby do przyjęcia. W ogóle utrzymywania systemów ochrony zdrowia, bardziej opieki zdrowotnej, czyli systemów lecznictwa. I pierwszy to jest, no mój system musi być zdolny do poprawy stanu zdrowia populacji, zmniejszania różnic zdrowotnych. No i to jest konstytutywny cel, to jest jasne. Drugi, zdolność do zaspokajania oczekiwań pacjentów, ale w takim nie w sensie oczekiwań, że będę leczony tym lekiem, tylko oczekiwań, że system, że kolejki będą krótkie, że będzie przyjazny system i tak dalej, dobrze zorganizowany. I trzecie, że będzie sprawiedliwe obciążenie finansowe poszczególnych grup społecznych. No i teraz, tak, pamiętamy, jakie są cele i zobaczmy, co się dzieje w Polsce. Jeden miernik, on jest krytykowany, ale jest taki bardzo obiektywny, twardy do wyliczenia, to jest średnia długość życia. Średnia długość życia to jest przewidywana długość życia w momencie urodzenia się. I to jest różnica między średnią długością życia w Polsce i w krajach 15 unijnej, czyli starej Unii, czyli tą grupą krajów, do której się odnosimy w różnych porównaniach i te zaległości, które chcemy nadrobić. Im niżej, tym większa różnica, im wyżej, tym lepiej. Czerwone to są kobiety, niebieskie mężczyźni. I jak wchodziliśmy w transformację, to kobiety żyły krócej o ponad 4 lata, mężczyźni o ponad 6 lat niż w krajach starej Unii w momencie urodzenia. To się do przełomu wieków to się poprawiało, czyli tutaj osiągnęliśmy 3 lata, to pół roku nastąpiła poprawa. I tutaj weszły mechanizmy, ale to dotyczyły nie tylko systemu ochrony zdrowia oczywiście, to więcej liberalizmu w naszym życiu społecznym i gospodarce. I co się okazało? Że poprawa, ta tendencja, która była w pierwszej dekadzie po transformacji, to ona się zatrzymała. I druga dekada, to staliśmy w tym samym miejscu, jeśli chodzi o przewidywalną długość życia w momencie urodzenia się. A w przypadku mężczyzn, to można powiedzieć w 2010 roku wróciliśmy do momentu wyjściowego. To jest, w ostatnich latach jest pewna poprawa, ale to jest jakiś sygnał, który kazałby się zastanowić, co się dzieje. A jeszcze ciekawy jest, jak spojrzymy w dłuższej perspektywie. Jak zobaczymy, ta epoka Gomułki, to była strasznie siedmiężna i nieakceptowana, to wtedy różnica na początku epoki Gierka do krajów unijnych 15 to praktycznie nie występowało. Później się podziały jakieś procesy, które i była straszna zapaść i okres, pierwszy okres transformacji poprawa, i później stagnację. To jest porównanie do unijnej 15, co nie znaczy, że długość życia u nas nie staje się coraz większa, tylko nie nadrabiamy dystansu do unijnej 15, bo tam również się poprawia, mimo tego, że tam jest dużo wyższy poziom. Wydawałoby się, że łatwiej byłoby wyrównywać dysproporcje przy tak wysokim poziomie, jak jest w Europie Zachodniej. A jednak coś się dzieje. Też być może jednym z czynników, który to wyjaśnia, są dramatycznie duże różnice w stanie zdrowia w zależności od statusu społeczno-ekonomicznego. To jest przeciętne dalsze trwanie życia. To jest akurat dla 30-latków.
czyli nie w momencie urodzenia, tylko dla osób w 30 roku życia. W zależności od wykształcenia u mężczyzn i u kobiet w Polsce, to zielone to jest wykształcenie wyższe, to jest wykształcenie średnie i pomaturalne i to wykształcenie podstawowe bądź zawodowe w tym tradycyjnym rozumieniu. To proszę zwrócić uwagę, jest 12 lat różnicy dla 30-latka mężczyzny w zależności od tego, jaki ma status, jakie ma wykształcenie. A to jest 2010 rok. Przedłużenie wieku emerytalnego, to był który? To mniej więcej w tym czasie. To 67 lat, ustalenie wieku przejścia na emeryturę. To dla mężczyzn wykonujących, pracujących na stanowiskach robotniczych, to co PiS mówi, że pracujemy aż do śmierci, to się oczywiście odnosi nie do średniej populacji, na pewno nie do elit, tylko odnosi się do ludzi na stanowiskach robotniczych. Czyli w momencie, kiedy podejmowano tę decyzję, to 30-latek mężczyzna miał przed sobą 37 lat życia. Czyli później oczywiście to z biegiem lat ci, którzy przeżyją kolejny rok, to przewidywana długość życia jest większa, ale dla całej populacji mężczyzn w tym roku była taka długość życia. To jest szokujące, nie? Dlatego ja się zawsze, bo nie istnieje coś takiego jak statystyczny obywatel, bo każdy jest inny. I jeśli władza polityczna mówi, że przeciętnie żyjemy dłużej, to co to znaczy? To dla każdego to będzie zupełnie inne znaczenie miało. I takie, no ja sobie wyobrażam tych sanitariuszy w pomocy doraźnej, 67-latków, jak dźwigają nosze albo prowadzą akcję reanimacyjną, ratownicy na przykład. Nie? Chociaż jest taki lekarz w Ustce, w pogotowiu ratunkowym, który przekroczył 80 i nadal jeszcze pracuje. Nawet był bohaterem jakiejś audycji telewizyjnej. Tylko czasem jest taka sytuacja, że nie będzie wiadomo, kogo ratować, tak? Jak to na piątym wierszu. U kobiet jest mniejsza różnica. I teraz, czy tak musi być? Oczywiście różnice będą zawsze, w zależności od statusu społeczno-ekonomicznego i wykształcenia. Ale jak porównamy to z innymi krajami, różnymi, jeśli chodzi o poziom rozwoju gospodarczego, to jest różnica pomiędzy Polakami w zależności od wykształcenia, a ich odpowiednikami w tych krajach. To Polak z wyższym wykształceniem żyje tylko 3 lata krócej niż Szwed. Ale robotnik z wykształceniem podstawowym czy zawodowym żyje 11 lat krócej niż Szwed. Tak? A w Portugalii to samo. Z wyższym wykształceniem to praktycznie nie ma różnicy, a z wykształceniem podstawowym i zawodowym Polak żyje 10 lat krócej niż ta objęta wielkim kryzysem Portugalia, a u nas Zielona Wyspa. Czyli jeśli chodzi o nierówności społeczne w zdrowiu, to one niewątpliwie są problemem i być może to jest wyjaśnieniem, dlaczego te średnie wskaźniki uległy zahamowaniu. No ale to jest, jeśli to jest konstytutywny cel funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, poprawa i zmniejszanie różnic, to jeśli ten proces nie zachodzi tak jak powinien, no to władza publiczna powinna do tego poważnie podejść. Drugi cel to zaspokajanie oczekiwań obywateli. No to ono systematycznie, tutaj w tym ostatnim raporcie CBOS-u z ubiegłego roku, nie ma lat 90., ale w latach 90., bo CBOS prowadzi od 20 paru lat systematyczne badania, to te oceny były zdecydowanie lepsze niż po wprowadzeniu mechanizmów rynkowych. Czyli załamanie ocen nastąpiło po wprowadzeniu kaschowych i można powiedzieć, że trend jest. Tutaj ubiegły rok nastąpiła pewna poprawa w czerwcu. A dlaczego nastąpiła poprawa? Bo rząd się zajął pakietem onkologicznym.
czyli było kilka mocnych takich do emocji również działań z udziałem premiera Tuska. Na ministra zdrowia zostało nałożone zadania i to mniej więcej w maju chyba było ostatnie takie spektakularne publiczne wydarzenia i to się trochę przełożyło na te badania czerwcowe z ubiegłego roku, ale gdyby je odrzucić, to jest systematyczny spadek ocen pozytywnych jako długotrwały trend i wzrost ocen negatywnych. Też jak takie było badanie robione w krajach europejskich w 2010 roku dotyczące niezaspokojonych potrzeb w zakresie wizyt lekarskich. To Polska jest obok Łotwy i Bułgarii na trzecim miejscu, jeśli chodzi o procentach. Taki procent respondentów powiedział, że jego potrzeby zostały niezaspokojone. I ten jaśniejszy słupek to dolny filtr dochodowy, a ciemniejszy to średni. To jest średnia europejska, a to jest Polska. No to, że ludzie z gorszymi dochodami mają mniej zaspokojone, to nie dziwi, to jest tendencja europejska, ale biorąc pod uwagę ten dolny filtr, to jest 20% Polaków ma niezaspokojone potrzeby. To jest dość dwukrotnie więcej niż w Europie. No to są z tego sztokholmskiego raportu. To Polska jest ten kraj, który 2009 to jest zielone, czerwone 2012, to tu jest Polska, to w Polsce się pogarsza sytuacja. Tak samo jest taka prywatna fundacja, która prowadzi stały monitoring Polska, stały monitoring czasu oczekiwania. To jest ostatnie 3 lata, no to widać, że średni czas oczekiwania. Oni tam mają jakieś swoje wagi, swoją metodologię. Wszystko można krytykować, ale pewno trend, jakbyśmy przyjęli inne założenia, czy inne parametry, byłby podobny. To czas oczekiwania się wydłuża. I teraz jest, to jest w onkologii, to tu jest falujący, ale mimo wejścia pakietu onkologicznego, to się ten czas zaczął wydłużać średni. To już szczególnie będziemy wchodzić, ale czy z tego by wynikało, że w Polsce jest mało przyjęć do szpitala, mało konsultacji specjalistycznych i nie było wzrostu finansowania? No tak by wynikało, tak? Jak te kolejki się wydłużają, jak te subiektywne niezaspokojenie potrzeb jest coraz większe, no to być może jest mniej pieniędzy, czy być może są ograniczenia w liczbie świadczonych usług. To jest ten ciemniejszy słupek, to jest przyrost roczny realnej wartości w różnych krajach europejskich 2000-2009 i ten jaśniejszy to jest po kryzysie. Po kryzysie to widać, że w wielu krajach nastąpił spadek, czyli zmniejszenie nakładów, realnej wartości nakładów, ale Polska poza Słowacją i Litwą to jest na trzecim miejscu, jeśli chodzi o realny roczny wzrost nakładów do kryzysu. Czyli był bardzo duży przyrost, to co mówiłem, że w tym 2008 roku nawet nie wydano wszystkich środków. I tu w całej dekadzie tak duży przyrost nastąpił. I czy on się przełożył na liczbę świadczonych usług? Jak widać, bardzo. To jest dynamika liczby hospitalizacji na liczbę mieszkańców. To taki najprostszy sposób porównania. To średnio w Europie w okresie 2000-2010 liczba przyjęć do szpitali w stosunku do liczby mieszkańców wzrosło 3%, w Polsce 39%, czyli liczba, nie słyszeliśmy, no miała być grypa, ale nie było, nie słyszeliśmy o jakiejś epidemii, jakichś chorób nagle, raczej słyszymy, że żyjemy dłużej, że jesteśmy coraz zdrowsi, który by uzasadniał tak duży przyrost, jeszcze gorzej w Bułgarii, ale tam jak spojrzymy na niezaspokojone potrzeby, to Bułgaria była wysoka. Czyli liczba usług się zwiększyła dramatycznie.
i jednocześnie wydłużyły się kolejki. Czyli coś, coś niebywale paradoksalnego. I w efekcie to jest średnia liczba przyjęć do szpitali obecnie w Europie. W Polsce więcej się przyjmuje do szpitali niż w Europie. Pierwsze miejsce w tym sztokholmskim raporcie konsumenckim ma Holandia. Holandia jest tutaj. Czyli w Holandii się dużo rzadziej przyjmuje do szpitali. I coś jest nie tak. Kolejki rosną i liczba usług też rośnie. I rośnie niezadowolenie związane z ograniczeniem dostępu. Tak samo to jest mniejsza różnica. Nastąpił pewien przyrost wizyt u specjalisty, czy u lekarza w ogóle. To w Europie 63, w Polsce 66. Czyli też jest więcej niż średnio w Europie. Patrzę, gdzie jest Holandia. Holandia jest tu. Czyli mniej więcej tyle, co w Holandii. A Holandia ma pierwsze miejsce w tym sztokholmskim raporcie. My mamy 32 miejsce. No to coś jest nie tak. Czyli Narodowy Fundusz Zdrowia płaci. Tam może jakieś 1-2-3% będą oszustwa, ale to raczej dziesiąte części procenta. A tak to rzeczywiście usługi są udzielane. Wszystko pracuje na wysokich obrotach. I kolejki rosną. To zrobimy krótką przerwę. Możemy wrócić do tego wątku sprzed przerwy, że jest zjawisko takie, rośnie liczba usług i jednocześnie rosną kolejki. Paradoks. Nie wiem, czy Państwo nie pamiętają, że obecna premier, a wówczas minister zdrowia przy okazji tych sporów o przekształcenia w spółki mówiła, że nie ma znaczenia, czy szpital jest publiczny, czy prywatny. To było ważne, żeby dobrze świadczył usługi. No i to jest pytanie, czy rzeczywiście nie ma znaczenia, czy szpital jest prywatny, czy publiczny, bo patrząc na ten wzrost liczby usług, a jednocześnie wzrost potrzeb, no to może postawienie takiego pytania jest uzasadnione. Coś jest z tego Andrzej. Dwa zdania, które mogą być jakąś ilustracją dla tych zjawisk. Jedna to jest sprzed roku, czy półtora roku, opinia krajowego konsultanta w dziedzinie neurochirurgii, który powiedział coś takiego, że mamy w Polsce 100 placówek neurochirurgicznych. Z tego 30 wykonuje pełen zakres usług, czyli i te, które są gorzej finansowane, i te, które są lepiej finansowane, a 70 wykonuje wyłącznie te usługi, które są dobrze finansowane, to znaczy, gdzie to, co płaci NFZ, jest większe niż rzeczywiste koszty wykonania tych usług. I co profesor Trojanowski zauważył, że w ostatnich latach notuje się wzrost liczby niektórych usług, ale tych, które są korzystnie wyceniane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I że to nie ma uzasadnienia epidemiologicznego. I teraz jakby to przełożyć na cały system, jeśli będzie rosła liczba zabiegów niektórych, zwłaszcza tych kosztochłonnych, które są dobrze wycenione, ale one nie będą zgodne z potrzebami, czyli z tymi wskaźnikami zdrowotnymi, no to będą udzielane usługi niepotrzebne, a nie będą udzielane usługi potrzebne. Czyli możemy mieć wtedy takie zjawisko wzrostu w ogóle liczby usług, no czyli produkcja rośnie, wskaźniki ok, PKB rośnie, ale jednocześnie rosną również niezaspokojone potrzeby. I to samo jest, to zaraz jak się pokażą slajdy,
To samo jest w onkologii. Tam jest taki, taka wypowiedź na kolejnym slajdzie profesora Jassema. No, jednego z tych onkologów, który doprowadził do tego, że rząd się zajął pakietem kolejkowym i onkologicznym, który mówi, że w wielu procedurach onkologicznych niepotrzebnie się hospitalizuje pacjent, na przykład w radioterapii, że można to robić wyłącznie ambulatoryjnie, no ale ponieważ NFZ płaci, to mniej lub bardziej fikcyjnie robi się hospitalizację. A to wszystko wymaga zasobów, środków, organizacji i tak dalej. Czyli w systemie, w którym płacimy za usługi, to nie jest tak ważne, czy ta usługa jest bardzo potrzebna, tylko ważne jest, żeby ona była dobrze wyceniona i wtedy zarządzające placówkami tworzą takie mechanizmy wewnętrzne, organizacji, nadzoru i tak dalej, które będą sprzyjały udzielaniu usług. W przypadku szpitali jest jeszcze chyba tak, że pierwsze 3 dni są najlepiej płatne. No na... Hospitalizacje później są w zasadzie 3-dniowe, a dłuższe to już tak. No tak, jest taki, że spadek poziomu finansowania powyżej jakiegoś dnia, no to wtedy będziemy częściej wypisywać. Będziemy się starać, żeby 2 tygodnie pacjent nie wrócił, bo wtedy to jest jedna hospitalizacja. Albo co możemy zrobić lepszego? Przewieźć go do drugiego szpitala. I wtedy jeden i drugi szpital ma zapłacone, bo wtedy ta przerwa dotyczy tylko w tym samym szpitalu. Czyli jest szereg mechanizmów, które zachęcają do tego. Też są takie prywatne firmy, które założyli byli pracownicy, czy to NFZ-u, czy zarządzający szpitalami, które optymalizują sprawozdania dla NFZ-u. Czyli mają takie programy, żeby jak najwięcej punktów naliczyć w przypadku hospitalizacji, że wykonano takie, a nie inne usługi. I bardzo dużo zależy od tego, ile szpital dostanie pieniędzy, na ile optymalizuje te swoje rachunki, czyli jak kreatywnie potrafi sprzedać w postaci faktury to, co zrobił. Czyli system zamiast kierować się w codziennej pracy na efekty, to w codziennej pracy jest skierowany na dobre sprawozdania. To pisze bardzo dobrze ten Zaremba Bielawski w tym reportażu o Szwecji. To bardziej teraz jest w wersji czarno-białej. No to jest właśnie profesor. Jest kardiologia inwazyjna. W tym sztokholmskim raporcie jest Polska bardzo źle oceniona, 32 pozycja, pamiętamy krytycznie, ale jest jeden obszar, który jest oceniany pozytywnie. To jest kardiologia inwazyjna, czyli te balonikowanie, koronarografie, zakładanie stentów. I dlaczego tak się stało? No bo jest bardzo dobre finansowanie, czyli koszty są dużo niższe niż to, co płaci Narodowy Fundusz Zdrowia. W moim szpitalu, w którym pracuję, to kardiologia, jeszcze jak byłem dyrektorem 2-3 lata temu, przynosiła 50-łóżkowy oddział, przy którym była pracownia hemodynamiczna, przynosił 5 milionów zysków rocznie na czysto. Czyli jak to byłby prywatna firma, 50-łóżkowy szpitali, 5 milionów to nie ma takiego biznesu w Polsce, w którym by się taką stopę zwrotu udało uzyskać. I to doprowadziło do tego, że Polska jest, Cypr jest małym krajem, Łotwa też, że Polska jest drugim krajem w Europie, jeśli chodzi o liczbę zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej na stosunku do liczby mieszkańców. Czyli wykonujemy dużo więcej niż w takich krajach jak Norwegia, Wielka Brytania, oczywiście więcej niż Holandia i to istotnie więcej. Czy to znaczy, że są przesłanki epidemiologiczne? Nie, raczej, czy potrzebujesz, czy nie, to i tak ci jest taka posłanka Platformy Obywatelskiej, która jest lekarzem rodzinnym w Małopolsce. Nie będę podawał nazwiska, ale to łatwo sprawdzić. I kiedyś na jakimś tam, ja jeżdżę na zjazdy lekarzy rodzinnych i tak już niezobowiązującej towarzyskiej rozmowie to opowiedziała taką historię, że była 80-paroletnia pacjentka, która trafiła do przychodni, tam gdzie ona pracuje, zrobili EKG, okazało się, że jest zawał. Tylko, że to nie jest taki zawał świeży, tylko już tam z pewną ewolucją, czyli sprzed kilku czy kilkunastu godzin. No ale zawał zawałem, to wiadomo, że trzeba
skierować do szpitala, no chociażby po to, żeby obserwować, czy coś się dalej będzie działo. Skierowali pacjentkę do szpitala, tam gdzie jest oddział kardiologiczny, a w szpitalu co powiedzieli? W ostatnim momencie pani trafiła, zrobimy pani teraz tam 3 stenty i coś jeszcze. Oczywiście nie ma uzasadnienia w takim okresie różne przeglądy systematyczne czy metaanalizy danych pokazują, że kardiologia inwazyjna rzeczywiście poprawia, ale tylko w tym krótkim okresie w ostrym zespole wieńcowym. Jak jest robiona później, to jedynie naraża na ryzyko. No ale jak to jest tak dobrze finansowane, trudno jest w konkretnym przypadku powiedzieć, że ci lekarze postąpili nieprawidłowo, tak? Czy jak będzie niepotrzebna operacja kolana. Taki jest profesor na SGH, który zajmuje się ubezpieczeniami dodatkowymi, Szumnicz. On opowiadał taką anegdotę, że miał jakąś kontuzję kolana, nie mógł chodzić. Poszedł do prywatnej lecznicy w Warszawie. No oni powiedzieli 3200, w przyszłym tygodniu robimy zamian. Ale przezorna małżonka pana profesora powiedziała, pójdź jeszcze do jednego lekarza, jakiegoś tam profesora. No poszedł, to tamten wziął 200 zł, zapisał receptę. I no, uwierzył temu, co zapisał receptę i po 3 tygodniach dolegliwość ustąpiła. Więc, ale gdyby ten zabieg był wykonany, no to pewno ci lekarze by się obronili, że były przesłanki, bo bardzo jest trudno wykazać, że coś nie było, że coś nie było potrzebne. I w związku z tym te mechanizmy finansowania bardzo determinują zachowania lekarzy, jak spojrzymy na to, jak jest w Ameryce. Pół biedy, jak to jest kolano, tak? Ale jak to jest zabieg na serce i na przykład ktoś umrze na przykład, no to wychodzi na to, że lekarz no, w jakiś sposób ryzykuje no jednak życie. No, może to się obroni, tak? Ale gdzieś w nim to w środku chyba będzie się działo, że zaryzykował, prawda? W skali bez wątpienia tak. Inny problem jest taki, że wykonanie niepotrzebnej procedury z zakresu kardiologii inwazyjnej pociąga za sobą konieczność stałego przyjmowania niektórych leków, których przestanie przyjmowania może spowodować, że ten stent się zamknie, zarośnie, czy że skrzep powstanie. Więc no, niepotrzebna medycyna jest dużym problemem tych systemów, które są oparte na tej zasadzie wyniku finansowego. To są taki raport, się ukazał w Stanach Zjednoczonych w 2009 roku. I to jest ilustracja marnotrawstwa środków w Stanach Zjednoczonych. To jak zobaczymy różne jakieś tam niewydolności administracyjne, oszustwa, zakażenia szpitalne, czy to wszystko są niepotrzebne pieniądze, które gdybyśmy mieli doskonale zorganizowany system w Ameryce, to by ich nie było, ale co jest na pierwszym miejscu? Niepotrzebna opieka, tak? Nieuzasadniona opieka. Jak była debata w Sejmie, jeszcze jak profesor Religa żył, to jak on występował w imieniu PiS-u, to właśnie o tym mówił, dlaczego szkodliwe jest wprowadzenie mechanizmu tych opartych na wyniku finansowym, bo zawsze będzie duża skala niepotrzebnej opieki. W pewnym zakresie niepotrzebna opieka będzie zawsze, bo pacjenci wymuszają, czy opinia publiczna. Czy pacjent powie, jak chce jeszcze takie badanie, czyli jeszcze jedną tomografię, tak? A nie bierze się pod uwagę, że tomografia to jest jakaś tam dawka promieniowania, że to może kilka tomografii w krótkim okresie czasu może spowodować więcej szkód niż korzyści. Więc trudno jest całkowicie zlikwidować niepotrzebną opiekę, ale mechanizmami finansowymi możemy ją doskonale zwiększyć. No i to jest to pytanie, że nawet jak te zabiegi dodatkowe, niepotrzebne będą dobrze zrobione, no to pytanie jest, czy to w ogóle warto robić, nawet jak się to robi dobrze. Drugim celem, czy trzecim celem, poza tym spełnieniem oczekiwań i poprawy stanu zdrowia, jest sprawiedliwe obciążenie finansowe. To wydatki ogółem na zdrowie, jakie są w Polsce? Niskie. Czyli średnia europejska jest 2200 euro, u nas jest 1000 euro i to
biorąc pod uwagę siłę nabywczą, czyli parytet siły nabywczej, czyli nie kurs kantorowy, tylko to, za co w danym kraju możemy kupić. To niski jest, tak? To jest jakaś, też jakieś wyjaśnienie ograniczeń w dostępie, no ale jak spojrzymy na liczbę usług, to znowu nie wygląda, że tych usług jest tak mało. A dlaczego jest możliwe tak niskie finansowanie? Pytanie za 10 punktów. I system działa. Niektórzy mówią, że biorąc pod uwagę tak niski poziom finansowania, to jest dość efektywny. Czy jest efektywniejszy niż system amerykański, bez wątpienia. Bo za te same pieniądze uzyskujemy dużo więcej. Można powiedzieć nawet wyników. To w czym tkwi tajemnica tego, że udaje nam się na tak niskim poziomie utrzymać finansowanie, a nie wali się? Pytanie pomocnicze, co jest największym kosztem w ochronie zdrowia? Ludzie? Płace. Mhm. 70-80%. Proszę? Bo mamy w stosunku do tych krajów europejskich, gdzie jest większe finansowanie, mamy mniej lekarzy, pielęgniarek i innych profesjonalistów medycznych. Czyli jeśli lekarzy średnio w Europie jest 34 na 10 tysięcy mieszkańców, a my mamy 22. Jeśli chodzi o pielęgniarek, to są podobne proporcje. Czyli jeśli mamy połowę tego pielęgniarek, czy dwie trzecie lekarzy, co średnio w Europie, a w stosunku do tych bogatszych krajów to czasem nawet połowę, wynagrodzenia u nas, jeśli chodzi o pielęgniarki, są jeszcze niższe, no to łączne wydatki na ochronę zdrowia mogą być utrzymane na dużo niższym poziomie. Czyli jakbyśmy zwiększyli liczbę personelu medycznego do parametrów średnich w Europie, to oczywiście przy tak niskim finansowaniu nie jesteśmy w stanie, to jest niemożliwe. To wtedy byśmy musieli radykalnie podnieść finansowanie. I jedną z przyczyn tego niskiego komfortu czy słabej jakości opieki jest niedostateczna liczba personelu, zwłaszcza tego kiedyś określanego średni personel medyczny, czyli pielęgniarek, techników i różnego personelu pomocniczego. No ale mechanizm finansowania, który mówi, że szpital jest przedsiębiorstwem, to co robi dobry przedsiębiorca? Zwiększa przychody i tnie koszty. Co jest największą pozycją kosztową? Wynagrodzenie. No to co? Tniemy wynagrodzenia. Wysokość, no to wysokość pielęgniarek możemy obniżyć. Lekarzy niebo nam uciekną, bo w ogóle jest mało. A żeby sprzedać usługi NFZ-owi, no to trzeba mieć lekarza, bo tak system jest skonstruowany, że wykonawcą usług są lekarze i tutaj są normy określone, a nie pielęgniarki też uciekają i jest ich coraz mniej. Jest ich coraz mniej, bo jest niskie wynagrodzenie, ale żeby sprzedać usługi NFZ-owi, to liczba pielęgniarek poza oddziałami intensywnej terapii, czyli niektórymi wyjątkami, nie jest zdefiniowana. Lekarze tak. Czyli musimy mieć tylu lekarzy, żeby móc zarabiać, a pielęgniarek redukujemy tak bardzo, jak tylko się da, no, do granicy bezpieczeństwa. Niedługo może dojść do takiej sytuacji, że lekarze będą musieli więcej obowiązków pielęgniarek. No i jakby zadać pytanie, który personel jest ważniejszy dla bezpieczeństwa całego systemu, to bez wątpienia liczba pielęgniarek, techników i personelu pomocniczego może zastąpić lekarzy. Ale lekarz, jak będzie zastępował pielęgniarkę, no to będzie to wybitnie nieracjonalnie, bo nie będzie robił tego, co powinien robić. A po drugie, koszt pracy lekarza, wykształcenia i tak dalej jest dużo większy niż... Co pan myśli o tej decyzji teraz ministra zdrowia, tego nowego, nawet nie pamiętam nazwiska, ale Zembala, także on chce podnieść wynagrodzenia, ale tylko i wyłącznie pielęgniarek, natomiast pozostały ten personel średni, on, no, że tak powiem, olewa, tak? I no, wydaje mi się, że to może doprowadzić do takiej sytuacji, że znowu będą konflikty pomiędzy pielęgniarkami, na przykład innymi pracownikami służby medycznej. Konflikty będą nieuchronne, natomiast siła polityczna
pielęgniarek w Polsce jest słaba, ale siła polityczna pozostałych grup personelu medycznego poza lekarzami jest jeszcze słabsza. Czyli na pierwszym miejscu można przewidywać, że w najbliższych latach, dopóki nie dojdzie do dużych napięć, to rząd nie będzie robił jakichś ruchów, które naruszają interes lekarzy i biznesu medycznego, ten, który spija śmietankę, będzie musiał co jakiś czas uwzględniać interesy pielęgniarek, bo jest to liczebnie duża grupa, ja chociaż słabsza. 2001 i 2008, tak, ta ustawa wygląda. Ale siła pielęgniarek jest coraz słabsza. Czyli teraz ten protest jest dużo słabszy niż możliwość mobilizacji za czasów rządu PiS-u, ale innych grup jest jeszcze słabsza, bo są dużo mniej niż. Zwróćmy uwagę na protesty na początku roku, gdzie jednak cała część społeczeństwa została napuszczona na służbę zdrowia. No tak, to od czasu do czasu taki mechanizm też się, czyli dzielenia i rządzenia, tak? Czyli napuszczanie jednych na drugich, bo wtedy łatwiej jest rozgrywać interesy. Czyli na pewno będą konflikty i zresztą pojawiła się jakaś wypowiedź jednego z wiceministrów zdrowia, że coś tu trzeba zrobić, trzeba uwzględnić, bo jest jeszcze okres wyborczy. W wyborach się liczy każde 1000 głosów, więc jakieś tam zamazywanie będzie. Natomiast system finansowania, jaki mamy, w zasadzie nie pozwala na wpływanie, na podejmowanie takich doraźnych decyzji, że komuś podwyższymy wynagrodzenia czy nie. Żeby ten problem rozwiązać, trzeba zasadniczo zmienić system. I państwo, w tym, tak jak w przypadku nauczycieli, jeśli finansuje jakąś część usług w całości, to nie może rezygnować z regulowania sposobu wynagradzania pracowników, jeśli to jest największy wydatek. To jest absurdalne, żeby oddawać kontrolę na niski poziom i to jeszcze temu poziomowi, który działa według zasad wyniku finansowego, a nie jakiś inny projekt. Czyli państwo powinno tu kontrolować. Ale wyjaśnienie, czyli te same 1000 euro w Polsce, to jest zupełnie co innego niż 2200 euro w Europie, bo tam jest dużo więcej personelu. Przy tej samej liczbie usług, czyli ta jakość usług tam powinna być większa. Teraz jeśli chodzi o publiczne wydatki, bo tam to były wydatki ogółem, publiczne wydatki to 6,5% PKB jest średnio w Europie, w Polsce jest 5%. I PKB w Polsce jest jeszcze niższy niż średni w Europie. Czyli to też jest jakiś problem, ale też to się tłumaczy tym, że ta główna pozycja kosztów, czyli kadry medyczne w Polsce są dużo mniejsze niż średnio w Europie. Czyli jak ktoś mówi, że u nas nie jest tak źle, bo jak się ogląda system opieki zdrowotnej w Polsce, to różnice w porównaniu do innych krajów są mniejsze niż by wynikało z tych wskaźników, no to wynika z tego, że u nas jest mniej personelu medycznego. Ja bym bardziej obciążony, wtedy nie wykonuję tego, co trzeba. Pierwsze miejsce ma Holandia. I Holandia ma pierwsze miejsce w tym sztokholmskim konsumenckim indeksie zdrowia. Czyli można powiedzieć, że ocena systemu przez obywateli w dużym stopniu, czy jeden z istotnych czynników, który na to wpływa, jest wysokość finansowania publicznego. To w Polsce finansowanie publiczne jest za małe i ono powinno być przeznaczone na wyrównanie poziomu wynagrodzeń pomiędzy poszczególnymi grupami, ale również na zwiększenie liczby personelu. Nie więcej łóżek szpitalnych, bo Polsce nie potrzeba więcej łóżek szpitalnych. Powinny ulec poprawie warunki w szpitalach, czyli nie 5 osób w jednej sali, ale więcej łóżek to nie w tym rzecz. I teraz jak wygląda udział środków prywatnych i publicznych? Jak państwo widzą, w niektórych obszarach, w lecznictwie szpitalnym, to ono jest w całości finansowane ze środków publicznych. Ale jak spojrzy opieka ambulatoryjna, już gorzej. Leki to już dramatycznie, czyli leki w większości są finansowane ze środków prywatnych, czyli obywatele płacą w momencie korzystania z usługi, czy w momencie wykupienia leków, to oznacza, no bo wszystko jest przez nas finansowane, tylko
to będzie korzystane, a praktyki stomatologiczne 83%. To co by to znaczyło? Czy w Polsce nie ma stomatologii publicznej w zasadzie? A jak to się przekłada na korzystanie z usług stomatologów? Ilu Polaków nie chodzi do dentysty w ogóle? Ile? No. Znaczy nie ma takich twardych danych, ale są dane GUS-owskie, badania budżetów gospodarstw domowych i według, one co kilka lat są powtarzane. I według tych badań gospodarstw domowych, to jest kilkanaście tysięcy gospodarstw branych pod uwagę, to ponad połowa nie wykazuje żadnych wydatków na stomatologię. Czyli wskazywałoby to na to, że poza chirurgią stomatologiczną, czyli usuwaniem zębów, które jest finansowane ze środków publicznych, to nie korzystają z leczenia zachowawczego. Ponad połowa gospodarstw domowych. Więc jak ostatnio się pokazały raporty o dramatycznym stanie uzębienia dzieci i młodzieży, no to jest jakieś odbicie tej ogólnej sytuacji, brak dentystów w szkole i tak dalej. Chociaż niektóre samorządy teraz starają się to nadrobić, czy to się stało przedmiotem jakimś tam z boku w ramach kampanii wyborczej. To jest struktura wydatków prywatnych, te, które wydajemy z kieszeni. 70% to są na leki. Czyli jak warto organizować ubezpieczenia dodatkowe? No zwiększyć finansowanie trzeba i są dwie drogi. Albo prywatne, albo publiczne. Jak publiczne, to zwiększamy składkę i wszyscy się składamy w proporcjonalnym stopniu do naszych dochodów. Albo prywatne, no to wtedy możemy stworzyć ubezpieczenia dodatkowe i kto chce, kogo będzie stać na to, to wtedy wykupi udział w tych ubezpieczeniach, ale tylko on będzie miał możliwość korzystania. Ci, którzy nie wykupią, no to będą poza tym dodatkowym systemem, czy wzbogaconym systemem publicznym. Koszty ubezpieczeń prywatnych, te administracyjne, no to jest kilkanaście, dwadzieścia kilka procent kosztów administracyjnych. System publiczny u nas to 1%, ale załóżmy, że zrobimy doskonały system, to będzie 5%. Czyli w systemie publicznym 95% idzie na koszty świadczeń, w systemie komercyjnym 80%. Jak zwiększamy finansowanie ze środków publicznych, wszyscy mają dostęp, chociaż połowa Polaków uważa, że jest nierówny dostęp i pewno mają rację, ale jest jakaś szansa. Jak robimy system prywatny, to ci, którzy nie są, nie mają żadnej szansy. Czyli jak zwiększać finansowanie, żeby było zgodnie z tym, co WHO mówi, że ma być w miarę sprawiedliwe rozłożenie, to zwiększanie finansowania publicznego, tak? Czyli postulat ubezpieczeń dodatkowych w kraju o średnim poziomie rozwoju, jeśli mamy tyle problemów, tak jak dostęp do stomatologii nierozwiązany, jest absurdalnym pomysłem, bo za te same pieniądze otrzymamy mniej i to jeszcze dla niektórych, dla 20-30%. Według diagnozy społecznej profesora Czapińskiego chyba niewielka część Polaków zdecydowałaby się na to ubezpieczenia, ale najprawdopodobniej ci, którzy mieszkają na Ursynowie i mają wyższe wykształcenie, tak? Czy Wilanowie, czyli żyją i tak dłużej i tak umieją skorzystać z systemu publicznego, omijać kolejki, telefon do przyjaciela, tak jak w tym teleturnieju. Więc i tak sobie zawsze dadzą radę. No to co robić? To już na koniec i tak 15 minut będziemy kończyć. To są wnioski, które są na podstawie nie polskich artykułów, tylko to jest akurat szwedzkie konkluzje. Co taki profit driven, czyli taki napędzany zyskiem? Nie sprzyja realizacji celów zdrowotnych, no bo chodzi o usługi, a nie o zdrowie. Czyli szpital, jak przyjmuje pacjenta, jak robi tę koronarografię i zakłada stenty, to nie interesuje szpitala, czy będzie później dalej opieka.
to będzie jakaś rehabilitacja. I dlatego w Polsce mamy bardzo dużo kardiologii inwazyjnej, a jednocześnie mamy najwięcej przyjęć do szpitali z powodu niewydolności serca, bo później system nie działa i problemy są, można powiedzieć, większe niż gdyby było inaczej. Czyli chodzi o produkcję usług, a nie zdrowie, brak ciągłości opieki. Ktoś wychodzi z kartą wypisową, no to dalej musi sobie szukać rozwiązania. Taki znajomy ekspert od ekonomiki leków, farmakologii, był z żoną już na emeryturze, był z żoną w Krynicy, żona złamała rękę, tam zaopatrzyli jak trzeba i powiedzieli, za tydzień kontrola u ortopedy. Przyjechali do domu, do Warszawy, zgłosili się do poradni ortopedycznej, pierwsza wizyta za pół roku. No tak. Taka sama sytuacja była, mąż dwa tygodnie temu złamał rękę, gips ma na 6 tygodni, po czym został zapisany po 2 miesiącach na zdjęcie gipsu. Co by potwierdzało ten drugi wniosek, że jest fragmentyzacja, brak ciągłości opieki, zwiększa nierówności w dostępie do opieki i to u nas również jest proszę. Jeszcze w kontekście tej fragmentyzacji i braku ciągłości opieki ja doświadczam, obserwuję, jeżeli chodzi o mnie jako szkolny przez lekarzy medycyny pracy, że te badania się obniżyła ich jakoś, szczególnie też wstępne, nie są prowadzone tak jak kiedyś. Te badania są organizowane przez prywatnych lekarzy, gdzie poprzez badanie ciśnienia kończy się wpisanie akceptacji takich człowieka, dopuszczenie go do wykonywania zawodu. Natomiast jeszcze w sektorze państwowym te badania są na dosyć poziomie, bo wydaje mi się, że jest duża wykrywalność chorób przy tych badaniach kontrolnych. To jest te badania wstępne, kontrolne i okresowe, czyli medycyna pracy, to problem jest bardziej złożony, bo z jednej strony tak szeroki zakres, że przy każdej umowie o pracę potrzebne jest badanie wstępne, nie ma uzasadnienia. I jak umowa zlecenie, to już nie ma badania wstępnego, tak? Czy te wszystkie umowy cywilnoprawne. Jak ktoś działalność gospodarczą zakłada świadczoną osobiście, też nie. A to, czyli kilka milionów zatrudnionych, tylko nie na podstawie umowy o pracę, a w inny sposób nie ma takich badań, nie ma takiego obowiązku. I według Światowej Organizacji Pracy, tak, to jako powszechnie obowiązujący warunek nie ma uzasadnienia. I z drugiej strony możemy zapytać, na bardzo wielu stanowiskach, no co, jeśli stwierdzimy u kogoś jakąś chorobę, jakiś problem zdrowotny, to co on ma w związku z tym nie pracować? To jak wykrywanie choroby, to mamy w stosunku do określonych chorób specyficznie przygotowane programy wczesnego wykrywania. I wszystkich chorób nie opłaca się, czyli profilaktyka szeroko stosowana może być droższa niż leczenie. Nie chcę już powiedzieć na jakieś szczegóły, ale ja to kończę. Ale niech pan zaczeka, bo zaraz dojdziemy do sedna sprawy. Czyli nie ma uzasadnienia na podstawie evidence, czyli badań naukowych, faktów, tak szerokie stosowanie medycyny pracy, jak ono u nas jest w Polsce, bo nie pełni tych funkcji, o których pan powiedział, a nie może być ograniczeniem do wykonywania większości zawodów. Natomiast na niektórych stanowiskach pracy, czy w niektórych przedsiębiorstwach, niewątpliwie takie badania są potrzebne i też potrzebna jest szczególna profilaktyka, nie wiem, w kucie, czy jak to się z pilotem, czy maszynistą. Czyli ileś jest stanowisk i do tego to powinno być zredukowane. Dlaczego tak nie zostało zrobione w Polsce? Ponieważ medycyna pracy stała się biznesem. Czyli stała się w zasadzie sposobem do zarabiania środków i to nie są środki publiczne w zdecydowanej większości, bo medycyna pracy nie jest opłacana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, tylko badania wstępne, kontrolne i okresowe są finansowane przez pracodawcę. Czyli to jest w ramach kosztów pracy. I w związku z tym nie ma z punktu widzenia budżetu państwa mechanizmów, żeby to ograniczać, a jednocześnie powstało wokół tego dość silne lobby, że wystarczy mieć uprawnienie, to
pieczątkę lekarza medycyny pracy, który ma uprawnienie do przybicia na tym kwitku i wszystko gra. Czyli tu jest konieczna zmiana, wszystkie ograniczenie do takiego zakresu, jaki jest niezbędne i wtedy robienie to na serio, a w pozostałym zakresie to jest fikcja, która jedynie jest biznesem, czyli tu i to będzie bardzo trudno, jak powiedziałem, że rząd nie będzie wchodził w konflikty ze środowiskiem medycznym, to w tym przypadku mamy kliniczny przykład, jak rząd nie narusza interesów określonej grupy interesów ekonomicznych, no bo dla samego rządu to nie jest jakiś istotny problem bezpośredni, bo w budżecie państwa takiej pozycji nie ma. Natomiast Światowa Organizacja Pracy nie wymaga na każdym stanowisku badań okresowych, bo może to utrudnić dostęp do pracy, a prawo do pracy ma każdy, nie? Do odpowiedniej oczywiście, zgodnie z możliwościami. Kolejna konkluzja to jest nadmierny rozwój usług dobrze finansowanych i to w Polsce jest na przykład kardiologia inwazyjna czy neurochirurgia, to co mówiłem. Publiczne zachowują się jak prywatne. I to jest taka, i to nie tylko w Polsce. Czyli jeśli wprowadzamy mechanizmy, gdzie wynik finansowy się liczy, myśmy jeszcze tą ustawą powiedzieli, że to jest działalność gospodarcza, no to nawet jak to jest dyrektor publicznego szpitala, no to on się zachowuje tak jak prywatny. Ogranicza to, co jest gorzej finansowane i rozwija to, co jest finansowanie nadmierne. No i trudno mieć do niego pretensje, jeśli minister zdrowia mówi, że dobry dyrektor to ten, który nie ma długu. I ostatnia rzecz, o której się w Polsce w ogóle nie mówi, że my straciliśmy demokratyczną kontrolę nad wydatkowaniem środków na zdrowie. Kto się temu przygląda? A zwłaszcza jak jest kontrakt podpisany ze szpitalem prywatnym na środki publiczne. I kto analizuje, czy proporcja określonych zabiegów jest właściwa? Czy jest jakiś spór na poziomie województw o strukturę wydatków? Raczej wszyscy mówią, że za mało, tak? I przyjęte jest w tym głównym nurcie debaty, że za mało pieniędzy jest, a nie czy jest właściwy sposób wydatkowania tych środków. To w innych obszarach, nawet polityki społecznej, toczy się jakaś debata. Jest to no, w jakiś sposób mniej lub bardziej przejrzyste. W ochronie zdrowia absolutnie. A tu jeszcze jest asymetria informacji, która dodatkowo utrudnia nadzór, no bo jak ktoś nie jest specjalistą w danej dziedzinie, to tak naprawdę nie jest w stanie ocenić, czy te procedury są potrzebne. No to co robić? Dalsza komercjalizacja. Jeszcze nie wszystkie szpitale się przekształciły w spółki. Więc możemy dalej iść. Dodatkowe prywatne ubezpieczenia, czy też przerzucenie na obywateli i wprowadzenie jakiś opłat w momencie korzystania. Prywatyzacja szpitali publicznych. Czyli nie tylko przekształcenie w spółki, które jest tym etapem komercjalizacji, ale odsprzedaż udziałów w tych spółkach, tak jak to niektóre samorządy robią. Konkurencja funduszy ubezpieczeniowych. Tak? Chyba przede wszystkim zwiększenie składki zdrowotnej, poziomu. Jakie jest to, jaki paradygmat, jaka podstawowa reguła ma regulować funkcjonowanie systemu? Czy to ma być ten mechanizm rynkowy, czy mniej rynkowy, bardziej wspólnotowy? I później poszczególne rozwiązania techniczne będą wynikać z przyjęcia ogólnego założenia. Czyli można powiedzieć, że sprowadzić to można do pytania takiego, czy reguły rządzące systemem mają sprzyjać większej liczby usług, czy też więcej zdrowia, czyli finansować opiekę całościową. No i co dobra lewica wybierze?
myślę w ogóle, że tak muszą chodzić politycy lewicy, powinni chodzić z założenia, że po prostu szpital nie służy do zarabiania. Tak jest punkt wyjścia. No tak, czyli myśmy taki dekalog ogłosili tam dwa czy ile to już? Dwa lata temu. I tam była jeszcze potrzeba, też nie będę mówił, bo to jasne jest. Czyli na przykład szpitale, szósty punkt to był szpitale nie dla ludzi, znaczy nie dla zysku, a dla ludzi, bo dzisiaj jest. Nie dla ludzi, a dla zysku. Ale największy. Czyli najważniejsze byłoby uznać zdrowie za usługę o charakterze podstawowym, że mamy obywatelskie prawo do opieki zdrowotnej. Dzisiaj mamy tylko tak napisane w Konstytucji, a to jest nierealizowane, bo część obywateli nie jest ubezpieczona. Czyli jak ktoś nie ma jakiegoś tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia, to w zasadzie ma problem, bo ubezpieczenie dobrowolne jest strasznie drogie. Bo jest od średniego wynagrodzenia wyliczana stawka i to mało kogo stać na to, żeby kilkaset złotych miesięcznie, jak nie ma jakichś stałych dochodów, żeby płacić. Więc państwo powinno wszystko podjąć i tak jest, 16 krajów unijnych ma prawo do opieki zdrowotnej o charakterze powszechnym, czyli jeśli ktoś jest rezydentem, czyli mieszka na terenie kraju, no to automatycznie ma prawo do opieki zdrowotnej i nie ma WUSia, nie ma, wystarczy dowód osobisty i fakt, że się mieszka w danym kraju. No i finansowanie publiczne powinno być, planowanie szpitali i ta zasada, że nie rynek, a cel. Proszę bardzo. Mam takie pytanie jeszcze dodatkowo wynikające z moich obserwacji. Znaczy na szczęście jestem często nie korzystam z opieki zdrowotnej, jak już to głównie, jeśli chodzi o podstawową opiekę. Ale moje obserwacje są takie, że tak, jeżeli ja przychodzę do lekarza, to na ogół z racji na szacunek do swojego czasu, do czasu innych, to przychodzę na 5 minut przed jakąś tam umówioną godziną, jeżeli to tak wygląda. A w koło, jak wchodzę do przychodni, na ogół wygląda to tak, że siedzi ileś pani, panów, którzy sobie zrobili jakby z tego chyba jakąś, no nie wiem, bezpłatną rozgrywkę, siedzą tam po pół dnia. Tak, i na przykład główne ich zajęcie polega na tym, że się wymieniają swoimi spostrzeżeniami na temat różnych chorób rzeczywistych bądź wyimaginowanych. Czy my mamy pomysł jakiś, który by się mieścił jakby w naszych lewicowych kategoriach, a jednocześnie byłby w stanie ukrócić właśnie osoby, które chodzą do lekarza zamiast do kawiarni czy do kina, tak, dla rozgrywki. No, w niedzielę kościół, a w tygodniu... Nie są mi emerytury, to nie będzie znać na kawiarni. No i co? A jaki pan ma pomysł? Znaczy, no tak, ja cały czas poszukuję, tak, no, bo wiele osób mówi o jakiejkolwiek odpłatności, no ale to jest niezgodne w ogóle z naszym tutaj myśleniem w tej kwestii. I pytanie, na ile to jest kosztochłonne jeszcze to wszystko? Wprowadzenie odpłatności zmniejsza korzystanie, czyli jak we wschodnich landach w Niemczech wprowadzono, bo w NRD nie było opłat, wprowadzono, mówi o symbolicznie. Wprowadzono opłaty za pierwszą wizytę w kwartale chyba, to była tam 10 czy 20 euro, czyli nie taka duża opłata, to korzystanie spadło o 25%. I teraz pytanie jest takie, czy na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza rodzinnego, zakładając, że dobrze byśmy mieli zorganizowaną podstawową opiekę zdrowotną, bo mamy zbyt skomercjalizowaną w tej chwili. Jak byłaby dobrze zorganizowana, to byśmy raczej zachęcali niż zniechęcali. I lekarz rodzinny powinien mieć 1600-1800 pacjentów na swojej liście osób, nie rodzin, tylko osób. I jeśli to będą stałe osoby i to będzie to, on będzie w tym miejscu przez 10 lat, to on pozna te wszystkie osoby i wtedy wytwarzają się zupełnie inne relacje i wytwarzają się relacje takie, że w zasadzie nie ma niepotrzebnych kontaktów. Chociaż w Wielkiej Brytanii, gdzie lekarze rodzinni według tego funkcjonują, to potrafią zdobyć takie zaufanie, że niektórzy pacjenci, zwłaszcza starsi, przychodzą do swojego lekarza, bo takie historie znam, spytać, jaką lodówkę mają kupić, czy jaką pralkę, żeby poradzić się swojego lekarza. Ale niezwykle ważny jest ten czynnik zaufania na tym podstawowym kontakcie i więcej kontaktów może uznanych pacjentów, bo jak za każdym razem przyjdziemy do innego lekarza, to ten lekarz nie zauważy,
że ten sam pacjent jeszcze pół roku inaczej chodził, a teraz jakoś zaczął inaczej chodzić, może coś się dzieje. Jak za każdym razem do innego lekarza, to tego się nie zauważy. Więc tutaj więcej kontaktów nie sądzę, żeby to był problem. I na tym podstawowym szczeblu to nawet dobrze, jak jest, jak to ma bardziej socjalny, bardziej społeczny charakter. Natomiast do specjalistów to byłaby strata czasu. Bo specjalista ma już zająć się wyłącznie tym, czym się zajmuje, bo w tym on jest najlepszy, a nie takim całościowym spojrzeniem, więc u specjalistów to powinno być bardzo ekonomiczne, to zgoda. Tak, to pewien problem będzie też wtedy, kiedy człowiek naprawdę zachoruje i na przykład rano dzwoni, żeby się umówić na tę wizytę, a tu się okazuje, że oczywiście już nie ma na przykład możliwości albo... To jest kwestia dobrej organizacji. Czyli możemy... Czyli jak ten lekarz, jak ma te 1800 pacjentów, to on musi, to wiadomo, ile osób dziennie, poza jakimiś tam epidemiami grypy czy jakichś przeziębień, ile dziennie osób zachorowuje, on musi mieć na to pewną przestrzeń. Jak sobie tego nie robi, to dlatego, że, no, że to są błędy o charakterze podstawowym popełnione. Ja też myślę, że będzie jakaś zmiana pokrojona, szczególnie wśród tych ludzi, którzy teraz korzystają z papierów finansowanych przez dostawców w dużych miastach, nie wiem, z Medicabela i tak dalej. Wcale nie szedł. No tak, ale z drugiej strony są przyzwyczajeni do jakichś usług SMS-owych i tak dalej. I mi się wydaje, że ze zmianą pokolenia z czasem te kolejki mimo takich osób, które przychodzą tylko od podobnych, się zmniejszą. Tak? Tak mi się wydaje, że też ta tendencja będzie taka, że nie wiem, poczucie straty czasu bądź też. No i myślisz, że ty będziesz tam przesiadywał, kiedyś jak będziesz starszy. Ale u lekarza ja dzisiaj też nie przesiaduję, to że nie pracuję w przyszłości, ale u lekarza pierwszego kontaktu, już zbliżamy się do końca, u lekarza pierwszego kontaktu nie ma problemu kolejki. To z wyjątkiem Warszawy czy niektórych dużych ośrodków, gdzie ono funkcjonuje w starym stylu i gdzie są wydawane numerki i tak dalej, ale to jest błąd organizacyjny. To tak nie ma i badania CBOS-u również to potwierdzają, jeśli chodzi o cenę. To najlepiej jest oceniany dostęp do lekarza pierwszego kontaktu, mimo że ta część systemu nie działa najlepiej. I tu jest, tu bardzo łatwo jest to dobrze zorganizować. Kolejki są problemem nie tyle czekania w przychodni, cały system zapisów. Chociaż jest taki kulturowy czynnik w warunkach polskich, że jak mówią, że o 8 trzeba przyjść, to my przyjdziemy o 5. Tak? No bo wiemy, że, czyli u nas jest niski poziom zaufania w ogóle, czyli jest niski poziom kapitału społecznego i tak dalej, to się na pewno przekłada na funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej również, ale to trzeba budować kapitał społeczny, czy budować zaufanie w sposób niespecyficzny, żeby w poszczególnych dziedzinach to dało znać o sobie. Ja myślę, że zakończymy konkluzją taką, że nasz system pozostaje pod takim pytaniem, czy więcej usług, czy więcej zdrowia. Jakbyśmy chcieli utrzymywać tę tendencję więcej usług, to odpowiadając na pytanie profesora Włodarczyka, czy to przypadek, czy to realizacja tego, co założono, no to mamy doskonałą realizację założeń, które były na początku reformy Jerzego Buzka, no bo to stało się biznesem. Rzeczywiście tam, gdzie finansujemy, to tych usług przerasta, nawet przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Natomiast nie było celem tamtej reformy, żeby stworzyć społeczny czy publiczny system opieki zdrowotnej w pełnym znaczeniu tego słowa, czyli żeby były realizowane cele poprawy stanu zdrowia, zmniejszenie nierówności i tak dalej. I zmniejszenie, ale o to nie chodziło. Chodziło o to, żeby była konkurencja, no i to się nam udało. A to na zakończenie. Problem jest taki, że zasoby zawsze będą ograniczone, czyli nawet w Holandii czy w Stanach Zjednoczonych liczba środków, które można przeznaczyć, jest ograniczona, a potrzeby zawsze są większe. To jak mamy ten mechanizm rynkowy, no to nie zawsze on trafia do potrzeb, natomiast pieniądze są wydawane. A ponieważ potrzeby rosną, bo się starzejemy, to tym ważniejsze jest, żeby mechanizmy odwróciły ten niekorzystny bieg, żeby pieniądze nie wydawać na niepotrzebne usługi, tylko kierować jak najbardziej skoordynowane, ciągłe i tak dalej usługi, które są potrzebne.
No i zobaczymy, czy władze publiczne dojdą do tego momentu. Moje przewidywania są takie, że w tej kadencji najbliższej jeszcze nic się nie wydarzy, ale już kolejna kadencja będzie, to będzie okres dużych napięć i te napięcia spowodują być może poważną debatę o systemie opieki zdrowotnej, jak go zorganizować. No i wtedy musimy mieć gotowe pomysły, żeby dalej tych nierozsądnych rozwiązań nie podtrzymywać. To dziękuję bardzo.